Kochani moi, tutaj na przedmieściach Dubaju odprawiamy pierwszą mszę świętą na ziemi Zjednoczonych Emiratów. Wydawałoby się, że nie ma chrześcijan, nie ma kościołów, jednak jesteśmy tutaj w niedzielę, w kościele, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Pielgrzymka to jest dotykanie Boga na każdej ziemi, czy są sanktuaria, czy nie. Pielgrzymka to jest ogromna siła modlitwy ludzi, którzy rozumieją, po co żyją, dokąd zmierzają i kim jest Bóg. Dlatego my jesteśmy tymi ludźmi wybranymi, którym Bóg dał łaskę i którym błogosławi. Ja się cieszę, że niektórzy zrozumieli te słowa pieśni bawarskiej, która mówi, że kogo Bóg miłuje, tego posyła w daleki świat. Bóg nas umiłował, ale to pytanie, czy ja go miłuję, to jest pytanie wciąż aktualne. To czyni się na moją pamiątkę. Oni mają 99 paciorków i codziennie powtarzają imię Boga. Allah jest wielki, Allah miłosierny, ale nie mają jednego, co my mamy. Nie mówią Ojcze, że Allah jest Ojcem, a my wołamy Ojcze nasz. Dlatego my niejako dopełniamy to setne wezwanie do Boga. Dlatego dziękuję, żeśmy na tym miejscu tak pięknie wypowiedzieli te słowa Ojcze nasz. Niech jako Ojciec nam pobłogosławi, nas dalej prowadzi. Witam serdecznie przed przepięknym meczetem szejka El Zaida. Jest to największy w Emiratach Arabskich meczet, ósmy co do wielkości na całym świecie. Wybudowany został pod koniec życia szejka i parę lat po jego śmierci, oddany do użytku w 2007 roku i stał się jednym z ważniejszych punktów pielgrzymek islamskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Witam was, drogie moje mniszki. Jak wy pięknie wyglądacie. Naprawdę przysłonięte ciało, po prostu działo. Działo. 12 tysięcy metrów kwadratowych, ale jeżeli pamiętamy, że tutaj przy największych świętach islamu gromadzi się około 400 tysięcy biegnych, no to oczywiście oni wszyscy nie zmieszczą się w sali meczetu, dlatego wtedy ten dziedziniec także służy jako plac modlitwy. Największy plac mozaikowy na świecie, słuchajcie. Tu jesteśmy. Mozaiki to marmur ściągnięty z Karary z Włoch. Aha. Także ten najdroższy biały marmur. Tutaj znajduje się największy dywan na świecie. Tkany przez 150 kobiet. Utkany z jednej części. Tkany oczywiście w Persji. Czyszczony raz w tygodniu. Specjalną maszyną. A dywan bagatela waży 500 ton. Drogą do wiary jest oaza, jest dekoracja kwiecista. Przed nami
nami jest największy dywan świata, utkany na 5,5 cm grubości. Kiedy Mojżesz spotkał Boga w szachu gorącym, Bóg powiedział: zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Tutaj też chodzimy boso, chodzimy w skarpetach, ale tak zazwyczaj boso, obmywamy nogi, aby te nogi były czyste, aby te nogi dotykały ziemi świętej, czyli miejsc oddanych całkowicie Bogu. Witam serdecznie tym razem pod jednym z magicznych miejsc Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o nazwie Heritage Village. Miasto, które dzisiaj wygląda na jedno z bardziej współczesnych miast, kiedyś wyglądało zupełnie inaczej. Zupełnie inna architektura, miało charakter bardziej takiej wioski rybackiej, wioski połagaczy pereł, którzy mieszkali w takich fortach i w domach, które będziecie Państwo mogli zobaczyć za chwilę w środku. Równocześnie, jeżeli będziemy mieli szczęście, zobaczymy, w jaki sposób w dawnych czasach produkowano takie rzemieślnicze, różnego rodzaju regionalne produkty, bo cały czas w tym miejscu, jak w żywym skansenie, można być tego świadkiem. Zapraszam. I witam serdecznie naszych pielgrzymów kochanych. Tutaj dwie panie, już nie powiem skąd, bo sąsiadki Kalnej z Lipowej, tak? No jak czujecie się tutaj w Abu Dhabi? No jest cudownie, wspaniale, pięknie i zapraszamy do Abu Dhabi. No i witam ponownie. Znajdujemy się w tej chwili w miejscowości Al Ain, czyli źródło koło największej oazy w centrum miasta. Otoczonej w 1910 rokiem murami, które widzimy za moimi plecami. Za tymi murami skrywa się też pałac szejka Zaida, który tutaj właśnie w tej miejscowości się urodził, a do 1904 roku był prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obecnie w środku znajduje się małe muzeum poświęcone temu szejkowi.
Także jest okazja, żeby pospacerować po oazie, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Al Ain znaczy źródło. Jesteśmy u źródła szczęścia. Bóg zapłać, Piotrze. Teraz, proszę Państwa, właśnie możemy tak naprawdę poczuć, jak ważna dla życia jest woda, tak? Oczywiście każda jakby forma życia ma swoją wodę, bez którego po prostu tutaj byłoby jak na pustyni, czyli byłoby tutaj w kolorze tego meczetu, który widzieliśmy, nie byłoby tu takiej roślinności, parzyłby upał. Natomiast tam, gdzie była woda, tam życie rozrastało i te wszystkie palmy, które widzimy, dawały podróżnym schronienie, czyli dawały cień. Oczywiście człowiek, który właśnie ma i wolną wolę i po to ma rozum, żeby tworzyć coś więcej, potrafił tworzyć ten system kanałów i to już było właśnie około 1000 lat przed Chrystusem. Już ten system kanałów istniał w oazach w tym rejonie. Podróżni mieli dostęp do wody pitnej i mieli cień, gdzie mogli sobie odpocząć, a mieli także jedzenie, bo pożywienie jest nad wami, tak? Czyli palmy daktylowe. Można było chociaż owoców zjeść, żeby nabrać siły przed dalszą podróżą. Najprostszą metodą zbierania daktyli jest podejście do stolika, gdzie one są. Próbujcie. I wzięcie, albo podejście do Mario i wzięcie sobie daktyli. Próbujcie. Natomiast istnieją także trochę trudniejsze metody zbioru i to za chwilę Państwo zobaczycie. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas przebywania tutaj na oazie. Oaza to miejsce na pustyni, gdzie zatrzymywały się karawany, gdzie odpoczywali w cieniu palm, ale także miejsce, gdzie czerpali wodę, gdzie nabywali sprawności, aby iść dalej przez pustynię. Taką oazę, czyli Ruch Światło Życie, założył w Polsce Franciszek Blachnicki. Oaza to miało być życie na pustyni, nieraz wiary niektórych ludzi. Dlatego były oazy młodzieżowe, oazy rodzin. Bogu dziękujemy. Ja myślę, że wędrując tu już przez te ziemie arabskie, już trzeci dzień, Bogu dziękujemy za doświadczenie tej oazy, za śpiew ptaków, za to piękno nieba i za to, że tutaj rzeczywiście każdy z nas doświadcza Boga. Chciałbym się uklęknąć i powiedzieć: Boże, chcę pozostać razem z Tobą na zawsze. Alleluja. Jesteśmy na targu wielbłądów, tysiące wielbłądów. Można kupić, ale można także zamienić żonę na wielbłąda. I ja mam problem. Tutaj pan nie ma problemu. Właśnie szuka godnego wielbłąda. Ale tak kogo żonę, że nie zamieni na wielbłąda. Nie. Pozdrawiamy. Niesamowity targ. Taki jedyny właśnie tutaj w Emiratach największy, prawda?
witam ponownie. Wjechaliśmy właśnie na wzgórze Jabel Afed i jesteśmy na wysokości prawie 1300 metrów. Troszeczkę wyżej jest szczyt 1350 metrów, który jest najwyższym szczytem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jesteśmy w całym centrum pustyni Al Ain. Mieliśmy okazję nocować wcześniej w oazie, w mieście, które jest zwane miastem ogrodów, a teraz mogliśmy przed chwilą podziwiać właśnie tę pustynną okolicę i pustynne pejzaże. Fudżaira, kolejna mała wioska na trasie naszej pielgrzymki. Emirat, który jako jedyny z siedmiu emiratów nie ma dostępu do Zatoki Perskiej. Miasto, które najpóźniej uzyskało niepodległość i najpóźniej zdecydowało się wstąpić do Unii. Tradycyjnie wioska rybacka, miejsce, gdzie budowano także statki, sprzedawano te statki, a dzisiaj staje się pięknym kurortem turystycznym. Małe domy, wąskie uliczki i miasto chwilowo martwe. Jest to najstarsza część Fudżairy. Tutaj widać dopiero, jak bogaty kulturowo był ten rejon. Jest to miejsce wykopalisk, które były prowadzone w latach 90., gdzie znaleziono niesamowitą ilość wczesnoislamskich pamiątek. Stare miasto położone oczywiście koło fortu, do którego przejdziemy za chwilkę, jest takim jednym z najbardziej cennych zabytków w całych Zjednoczonych Emiratach. Tutaj na pustyniach niewiele budynków starych zachowało się, więc odkrycie fundamentów tej całej wioski stanowiło ewenement na skalę całego świata. Dalsze budują się nowe hotele, nowe apartamentowce, nowe ulice, ale buduje się także nowy meczet.
meczet Szejka Zajeda, który jest za moimi plecami, będzie jednym z najważniejszych meczetów w kraju. Zobaczmy, że ma aż 6 minaretów. To podkreśla rangę, jaką w ostatnich latach Szejkowie nadają miejscowości Suczajga. Idąc do toalety, chociażby męskiej, trzeba zdjąć buty, na boso wchodzimy i dopiero idąc na boso, tu gdzieś zdobywamy klapki. Przed każdą ubikacją są klapki. Znajdujemy się na Placu Kultury, ale jeżeli Państwo spojrzycie wokół tego placu, znajduje się wiele kolejnych budynków, budynek biblioteki, budynek Ministerstwa Kultury oraz Pałac Kultury, w którym odbywają się różne manifestacje, koncerty, a także wystawy. Na środku ronda znajduje się pomnik Otwartej Księgi. Oczywiście chodzi o Koran, z którego oni są dumni, nie tylko jeśli chodzi o tożsamość religijną, ale też w dużej mierze tożsamość kulturową. Szardża, stolica Emiratu o tej samej nazwie, jest miastem, które zaczęło później niż Dubaj zmieniać się w miasto nowoczesne, miasto finansów, miasto kultury. Tutaj ciągle nawet w centrum miasta wydobywa się ropę naftową. Tutaj najbardziej pośród wszystkich Emiratów szanuje się tradycje i prawo koraniczne, prawo szariatu, a równocześnie tutaj jako alternatywa dla już coraz droższego Dubaju ściąga Szardża biznesmenów, tworząc centra finansowe, centra biznesowe. Wiele mieszkańców Emiratów woli tutaj mieszkać niż w Dubaju ze względu na to, że koszty utrzymania są dużo niższe, a pracując na przykład jako Europejczyk w Dubaju, a mieszkając tutaj, dużo więcej zostanie w Polsce. Jest tutaj wiele takich kontrastów. Bardzo tradycyjnie ubrane kobiety, zakaz kąpieli na plażach dla dorosłych, chyba że kąpią się w stroju, stare meczety na tle wyrastających wspaniałych wieżowców.
takim miejscem, które łączy tradycję z nowoczesnością, jest El Corniche, czyli bulwar nad sztucznie wykonaną zatoką w morzu. I tutaj właśnie możemy obserwować na przykład meczety. W tej chwili widzimy meczet od tyłu, charakterystyczną taką niszą, która wskazuje kierunek Mekki, a równocześnie na tle tego starego meczetu nowoczesne wieżowce, nowoczesne apartamentowce i nowoczesne biura. Znajdujemy się w Dubai Marina, drugiej co do wielkości sztucznej marinie usypanej przez człowieka. 4 km kanału wbitego w kontynent, wbitego w pustynię, po to tylko, żeby otoczyć go wieżowcami pomiędzy 200 a 400 metrów wysokości, w których docelowo będzie mieszkać 200 tysięcy mieszkańców. Obecnie oczywiście Dubai Marina jest też miejscem wypoczynku, w pełno kawiarni, restauracji wokół mariny. Na promenadzie obwodzie 8 km powoduje, że jest to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Dubaju na spędzenie wolnych chwil. Budowali tak naprawdę od 2001 roku i dopiero kończona jest pierwsza faza i w połowie kończona jest druga faza. Jeszcze budowa tutaj potrwa różnych budynków przez najbliższe 2-3 lata na pewno.
Dubai Marina, miejsce niezwykłe i widzimy ten skrętny wieżowiec, jedyny najwyższy na świecie. My próbujemy takim budować w Polsce, tylko musimy mieć więcej alkoholików, też go takiego stworzymy. Myślałem, że downtown w Chicago jest najpiękniejszy na świecie. Później myślę może Manhattan w Nowym Jorku. Ale Dubai Marina przewyższa wszystko. Panie, dziękujemy Ci za to pięknie. Siedem gwiazdek to luksus już prawie niewyobrażalny. Największy apartament w hotelu Burj Al Arab kosztuje 200 tysięcy ponad dolarów, czyli prawie milion złotych. Budynek powstał zaledwie 5 lat. Użyto do tego 700 tysięcy ton betonu oraz 9 tysięcy ton stali, a teraz gości najwybitniejsze gwiazdy, gwiazdy filmowe, gwiazdy sportu oraz milionerów z całego świata. Najbardziej ekskluzywnym hotelem świata. Ma 7 gwiazdek, no tyle mu dano. Hotel budowany zaledwie 5 lat. W 2000 roku oddany jako najdroższy hotel świata, najpiękniejszy hotel świata, ale hotel, który ma apartamenty liczące nawet 700 metrów kwadratowych. Nie mówię o cenach, bo to nie dla nas. Ale Panie Boże, jeśli masz, to nawet tutaj poślij, może będą jakieś promocje. Najbardziej ekskluzywnego hotelu świata. Siedmiogwiazdkowy. My tu jesteśmy. Pan Bóg czyni cuda. Bardzo Panu Bogu dziękujemy za to, że nas tutaj doprowadził. Może żeśmy trochę kombinowali, bo chyba nas nigdy nie będzie stać na to, żeby tutaj zamieszkać. Ale Bogu dziękujemy, że jesteśmy pośród najbogatszych ludzi świata. Czy oni są szczęśliwsi od nas? Nie wiem. Ja jestem bardzo szczęśliwy. I Panu Bogu dziękuję. Ja też. Mamy prywatnego lokaja, który nam wciska guzik restauracja, 27 piętro. Jedziemy teraz windą, słuchajcie, windą jak parasol, wszędzie lustra, no i my tu jesteśmy. Zjeżdżamy windą z 27 piętra. Jaka szybkość? Powiedz coś Mario jeszcze. No jesteśmy w tym najekskluzywniejszym hotelu Burj Al Arab. Za chwileczkę wejdziemy do lobby. Oczywiście wszędzie złoto, wszędzie perskie dywany. No i ta niesamowita uprzejmość osób. Wszystko na najwyższym poziomie. Aż czujemy się zażenowani.